Hej, z tej strony Kacpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4. Ciekawe, wczytałem grę i wyskoczyła od razu wiadomość. Wojska japońskie gromadzą się na granicy, na chińskiej granicy. Po incydencie... chyba trochę im się opóźniło to, ale niech będzie. Po incydencie na moście Marco Polo Japonia nie zmniejsza nacisku na chińskiej granicy. Jednocześnie agresywna japońska retoryka mówiąca o straszliwym odwecie za chińską odmowę współpracy zwiększa prawdopodobieństwo ponownego wybuchu wojny Japonia-państwo chińskie. Sytuacja dyplomatyczna wkrótce osiągnie punkt wrzenia, a Japonia nie wykazuje zainteresowania rozładowaniem napięcia. Konflikt w Chinach jest niepokojący. No dobra, okej. Jeżeli przyjmujemy, że konflikt Japonia-Chiny już się rozpoczął trochę dawno, to no dobra, okej. To przyjmiemy to jako wiadomość do zrozumienia. Miałem powiedzieć ostatnio o rzezi w Nankinie, ale nie zdążyłem, bo się skończył czas po prostu, a powiem tak. Jako ciekawostkę historyczną, czy jako przestrogę, w Japonii też był pociąg do antysemityzmu albo rasizmu. Nie wiem, jak to można określić. Nie jestem zbytnio dobrym znawcą w tych pojęciach, ale był taki problem, że przez politykę imperialną japońskich dowódców ludność była brała w przeświadczeniu o swojej wyższości, takie tam standardowe teksty. I podczas tego... braki zasobów ludzkich, ale to zaraz. I biorąc o przeświadczeniu, że ich własny naród jest mocniejszy i inne narody nie są w stanie jakby decydować o sobie i nie są honorowe, podobny tok rozumowania jak u Niemców, nie szanowali zbytnio innych narodowości, w szczególności Chin. I takim efektem była rzeź w Nankinie, gdzie Japończycy po prostu jako już worki treningowe albo kukły treningowe używali Chińczyków do ścinania głów, szkolenia ataków bagnetami, a takie niezbyt przyjemne rzeczy jak dla niektórych ludzi. Więc no nie za ciekawe to było dla ludności chińskiej. Dobra, wybierzmy też pełny pobór, bo zaczyna mi brakować ludzi do wojny, do armii. Więc wybierzmy to sobie. Rzeź ta miała trochę tam, jeżeli pamiętam, dosyć długo trwała, bo chyba prawie tydzień albo coś takiego, ale nie powiem oczywiście, bo dokładna moja znajomość historii nie jest najwspanialsza. Dobra, zobaczmy, jak to idzie w tych miejscach. Dobra, zaatakujmy dalej, trochę trzeba wziąć, przycisnąć te jednostki, żeby trochę bardziej się mobilizowały. Projektowanie dywizji. Teraz, a dlaczego mam tylko powtórzone parę jednostek? Jak już szkolimy jednostkę? A kawalerię, czyli tutaj weźmy, zmienimy sobie na czołgi średnie. Tutaj też bym wziął czołgi średnie, ustawił już na przyszłość. Chciałbym przygotować sobie po prostu nowe bataliony, po prostu by już mieć już armijkę na później.
50, dobra, zapiszmy to sobie i weźmy już sobie, wystawmy jako już dodatkowa siła, myślę, że przynajmniej 3 oddziały czołgów średnich. I wystawmy też, żeby były już niedługo w przygotowaniu. Dodajmy też od razu jeszcze jednostki tutaj, bo bym mógł zrobić coś takiego jak zmienić szablon dywizji z tych lekkich oddziałów na czołgi średnie, ale myślę, że nie będzie potrzeba, bo te czołgi lekkie też będą na tyle dobre, że myślę, że nie będzie problemu z nimi. No, dobra. Zaraz wystąpi sytuacja, wydarzenie bliskie, bliskie stosunki z Chin, z Japonią, i tak jak wcześniej mówiłem, i usunie to i Chińczykom dowodzenie nasze wysłane jednostki do szkolenia chińskich armii. Więc myślę, że to będzie ok. I teraz tylko się zastanawiam, którą rzecz bym mógł wziąć. Czy chcę teraz wziąć, bardziej się skierować tutaj na bliskie stosunki, czy raczej już bym wolał na pochłonięcie jakiegoś kraju. Myślałbym, żeby wykorzystać tą sytuację i pójść najpierw zamiast stronę Czechosłowacji, najpierw wezmę sobie, nie zaatakujemy, tylko dyplomatycznie zjemy Jugosławię i jeżeli nam się uda, to Grecję też. Więc zacznijmy to. Traktat pokojowy z Saint German en Laie przekazał wiele dawnych terytoriów Austrii sukcesorom. Austria ponownie zjednoczyła się z Niemcami i nadszedł czas zerwania z tą niesprawiedliwością. Historyczne prowincje Kraina i Styria, teraz nazywane Słowenią, muszą wrócić do ojczyzny. Czyli tutaj, krótko rzecz ujmując, mamy możliwość, by wykorzystać dawne austriackie prawa do terytorium na terenie Bałkanów, by wykorzystać je i zdobyć tą prowincję, Słowenię. I niedługo chciałbym też wykorzystać, by zjeść całą Jugosławię i być może uda mi się też Grecję przyłączyć do swojego państewka, państwo marionetkowe. Przynajmniej taka trochę inna odskocznia, a nie ciągle te ataki w tą stronę tylko. Zobaczmy, co tu... A, tutaj trzeba wysłać jednostki, kurczę. Bo już za duże ataki są z ich armii. Dobra, czyli weźmiemy... Nie, nic nie weźmiemy, bo atakują Chińczycy. Nie wiem, dlaczego tak uparcie atakują, ale... Dobra, zaatakujmy tutaj. Może mi się uda jakoś przebić się do tych sił komunistycznych. Jednak Chiny mają ten dużą zaletę, że mają dużo jednostek, więc będzie problem walczyć na tak dużym i rozległym froncie. Ale powinno się w końcu udać. Myślę, że jedną armię będę chciał na pewno przerzucić już na drugą stronę rzeki, by nie mieli już Chińczycy tak łatwo do obrony tych terytoriów. I przy okazji bym chciał wykorzystać tą sytuację, by mieć obronę z jednej i z drugiej strony i atakować bardziej w tą stronę, myślałbym. Nawet chyba to zrobię w ten sposób, bo to jest bez sensu. Na razie przerzućmy te jednostki tutaj, żeby mieć możliwość przerzucenia tych jednostek na ten front. Nie, dobra, na razie poczekajmy, bo widzę, że wszystkie armie tutaj mają problemy.
Dobra, co tu mamy? Technologie niedługo dojdą nowe. No, będzie w miarę, myślę, ok. Jak tutaj idzie produkcja? O, trzeba będzie już za chwilkę jeszcze ustawić jeszcze jakieś nowe jednostki, nowe przepraszam po prostu za telefon, ale ktoś po prostu musiał sobie przedzwonić i pogadać. Dobra, wziąłem, przed chwilą mi się skończyła technologia ulepszenia wyposażenia piechoty, czyli lepsze parametry przeciwko atakom żywym na żywych jednostkach, czyli piechota, jakieś inne jednostki, jakieś spadochroniarzy, jednostek morskich itp. Takich desantowych jednostek Marines, jakichś amerykańskich itp. Myślę, że będziemy chyba teraz od razu szli w broń poziom drugi, żeby mieć lepsze współczynniki, bo tutaj mamy... nie mogę nawet tak kliknąć. Ale mają one większe współczynniki przeciwko innym jednostkom. I ogólnie lepsza broń, więc lepiej będą strzelać. Dobra, broń ręczna i zespołowa. Oraz cała gama drobiazgów składających się na wyposażenie żołnierza. W oddziałach nowego typu rośnie liczba pistoletów maszynowych i rusznic przeciwpancernych. Trochę tak z tym 39 i pancerfaustami to już bym trochę tak nie przesadzał, ale niech będzie. Okej, znowu już przerwany przez telefon. Normalnie dwa telefony w ciągu 3 minut czy 5 minut. Super. A, dobra. Never mind. Na czym to ja znowu skończyłem, kurczę? A, chyba mówiłem o Panzerfaustach i 39 roku. Trochę takie przesadzone. Jedynie Polacy mieli te piatownice, czy broń przeciwpancerną jako jedyni. Więc takie trochę... trochę dziwne to jest, ale niech będzie, no. Myślę, że weźmiemy jeszcze dwie jednostki pancerne tutaj, żeby zaatakować w to miejsce. Masakra jest. Dobra, tutaj atakujemy, tutaj dobra. Co tu mamy? Ja nie wiem, co się dzieje. Już chyba czwarty telefon. Normalnie zaczynam się denerwować, że zacząłem nagrywać w ogóle ten odcinek, ale dobra. Ciągle mnie wybijają z rytmu teraz. W ogóle nawet już nie pamiętam. Chyba miałem patrzeć coś chyba o tym. O produkcji chyba, ale nie wiem. Dobra, weźmy, wystawmy sobie już parę miejsc stąd już gotowych. I zobaczymy, co tu jeszcze będę mieć niedługo. O, będę mieć niedługo maszyny liczące, czyli szybsze badania. Myślę, że to będzie bardzo fajna sytuacja dzięki temu. Tutaj myślę, że chyba już powoli przestanę produkować lekkie czołgi chyba i zacznę się już bardziej przerzucać już na większą ilość czołgów średnich, więc po tych jednostkach, które już mam tu przygotowane, to raczej już nie będę ich produkować, bez sensu według mnie już to jest. Dobra, weźmy jeszcze od razu, dodajmy parę jednostek już na fronty jakiekolwiek, przynajmniej żeby były. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jakieś są z armii nieprzydzielone. O, jeszcze są nieprzydzielone armie, dobra. Na razie one niech sobie już będą, te oddziały już jako oddziały policyjne, to tam niech będą już przygotowane i tyle. Chwilka, co tutaj mamy? Von Lepp, szczerze, Paulus może być i tyle, tam niech będzie on, przecież on i tak nie ma umiejętności, a do tego to tam za dużo nie potrzeba, żeby chronić terytoria. O kurczę, kilka. I trzeba wrócić tutaj i kurde, bo zaraz będzie problem, że Japończycy stracą armię. Ojej, normalnie trzeba chronić ich jak małe dzieci. O, dobra, to jest nowa technologia.
natarcie pancerne. Aby wykorzystać pełen potencjał czołgów, musimy je oderwać od powolnej piechoty. Należy z nich sformować szybkie, niezależne jednostki, które będą mogły działać na szpicy natarcia. I wykorzystamy następne Schwerzpunkt. Celem każdej operacji powinno być zidentyfikowanie punktu, w którym należy zaatakować wszystkimi dostępnymi siłami. Znowu czołgi dostaną zorganizowanie i odzyskiwanie morale. Dobra, co tam się dzieje jeszcze? Kurczę, nie mają tu ważnych punktów, bo jeżeli by mieli jeszcze... Jeszcze jest taka jedna sprawa. Jeżeli posiada ktoś, jest okrążony, ale posiada na przykład miasto, które ma tam, załóżmy, punkty, czyli tutaj, tak jak tutaj ma punkt zwycięstwa, będzie to odpowiadać temu, że jednak te jednostki będą... będą dostawać zaopatrzenie, ale będą mogły umrzeć z tego powodu, że po prostu nie będą posiadać możliwości odwrotu i zostaną zlikwidowane. A dobra, jak tam wygląda sytuacja? Dobrze, to tutaj jeszcze jest w miarę ok. Trochę śmiesznie nazywana jest ta faszystowska Belgia mianem reksistowskiej Belgii. Taka trochę seksistowska ona jest, ale dobra, troszkę sucharka trzeba walnąć jakiegoś. Dobra, co tu możemy wybrać następnego? Myślałbym chyba, żeby albo wziąć trochę już konkretnych rzeczy, już nie, jeszcze za mało jest na technologię. Tutaj myślę, że byśmy wzięli, chyba ulepszyli broń wsparcia na drugi poziom, żebyśmy mieli większe wartości obrony. Zawsze współczynnik obrony będzie dobry i myślę, że to tam powinno naprawdę wystarczyć nam. Dobra, jak tutaj idzie naszym armiom? Nieźle, ale wspaniale też nie jest. Japończycy przy długich swoich bólach dają radę, więc nieźle. Ale myślę, że trzeba będzie jak najbardziej zlikwidować tą sytuację, by zniszczyć te komunistyczne Chiny jako stronę konfliktu, żeby mieć łatwiej już z następnymi. Dobra, i wydarzenie, domaganie się Słowenii. Kolejny triumf śmiałych działań. Słowenia, której nazwa będzie brzmieć Kraina, wróciła na łono Rzeszy Niemieckiej. Triumf Niemiec. Zdobywamy władzę w regionie Słowenii. I następne, ale to za chwileczkę. Tutaj wybierzmy sobie już myślę chyba następny... następny wybór, czyli chyba pierwszy arbitraż lublański. Dobra. Ich pokryci z zachodnich mocarstw postulowali samostanowienie narodów, a jednocześnie przekazali Serbom władzę nad licznymi mniejszościami. Mamy okazję naprawić tę krzywdę historyczną i jednocześnie zyskać przyjaciół. Możemy być bardzo szczodrzy dla tych, którzy w europejskich porządku odpowiedzą się po naszej stronie. I tutaj zaraz wytłumaczę, o co chodzi, ale przeczytajmy dalej. Konferencja londyńska. Rzesza Niemiecka, wykorzystując aneksję Austrii jako podstawę swoich roszczeń, zażądali prawowitego zwrotu dawnego austriackiego terytorium Słowenii, którego właścicielem jest obecnie Jugosławia. W odpowiedzi sygnatariusze traktatu wersalskiego zebrali się w Londynie, żeby omówić
rozwiązanie kwestii słoweńskiej. Podczas tej wielkiej konferencji pokojowej postanowiono, że Jugosławia powinna oddać Niemcom Słowenię w imię trwałego pokoju. Rząd, na czele którego stoi Adolf Hitler, czuje się opuszczony przez wielkie europejskie mocarstwa i nie widzi innego wyjścia jak podpisanie proponowanej umowy. Trochę chyba źle ktoś tu przetłumaczył. Rząd, na którego nie powinno być, że Adolf Hitler, a Prinz Paul. No dobrze, okej. Sprawiedliwość. I tutaj głównie tutaj mówimy o tym, że pierwszy arbitraż lublański będzie to mówić nam o tym, że Jugosławia utraci na rzecz Włoch, Bułgarii oraz Węgier duże połacie terenów, ponieważ każde z tych państw ma takie prawo historyczne do rozporządzenia tymi ziemiami. Przynajmniej tak można to określić. I to chyba tyle. Dobra, dalej grajmy, bo to już, kurczę, za długo już nic nie robimy. Dobra, następne. O, i według mnie weźmiemy deszyfrowanie. Myślę, że też dobrym sposobem było zawsze brać szyfrowanie, ale deszyfrowanie, ja wolę bardziej deszyfrowanie, ponieważ posiadając większy współczynnik deszyfrowania, oznacza to, że my będziemy mogli po prostu dzięki temu łatwiej odczytywać plany przeciwnika. Dobra. Zaatakujmy, bo to trochę tutaj już powinniśmy... gdzie to są jednostki tutaj? A, tutaj są te jednostki pancerne, dobra. Zaatakujmy tutaj, żeby spróbować jakoś albo oddzielić tu i zablokować te jednostki, chociaż żeby nie było. Dobra, tutaj idziemy w miarę dobrze. Co tu można by było powiedzieć? Ogólnie... na razie chcę wykorzystać arbitraż lublański, żeby przekonać do siebie państwa na w Bałkanach i zdobyć kontrolę nad tymi państwami, ponieważ Czechosłowacja nie ma takiego dużego wpływu na moją politykę i jeżeli będzie potrzeba, to zawsze mogę ją szybko zlikwidować, a tutaj to zawsze jest flanka, którą mogę po prostu, będę mieć już łatwiej kontrolować tą flankę. Myślę, że to chyba tyle na taki rozwodzenia się na ten temat. O, dobra, nowe jednostki doszły. Myślę, że też dodamy je już do frontów tutaj. Chyba, że zrobię front na południe. Nie będę na południe wykorzystywać tych jednostek, żeby wzmacniać flankę, którą i tak nie będziemy praktycznie przypatrywać jej, bo nikt nie będzie chciał tam atakować. Na ten moment oczywiście. Dobra, jak tam w Chinach? A w miarę jest ok. Dobra, w końcu zaatakujmy tutaj, a nie ciągle tak, kurczę, nic nie robimy z tym związku. Dobra, jeszcze bym od razu wziął zmienił tą nazwę na średnie czołgi i dodał tutaj, być może zmień nazwę, i bym chciał jeszcze dodać od razu już kompanie logistyczne. Mamy jeszcze trochę doświadczenia, więc dodałbym jeszcze wsparcie artylerii i jeszcze coś tutaj pomyślę, jak zdobędę więcej doświadczenia, ale to za chwilę. Jeszcze trochę pogramy, bo kurczę, ustawiłem sobie czas, żeby już skończyć tam za 30 minut, ale dzisiaj, kurde, nie wiem,
co z tym odcinkiem, jak już kurde zacząłem go nagrywać, to wszyscy sobie przypomnieli, że nagle moja osoba istnieje na tym świecie, a tak to jak pół dnia siedziałem, to nikt nawet nie raczył przedzwonić. Dobra, weźmy, bo wykonaliśmy bombardowanie z nurkowania. Bombardowanie z lotu nurkowego zwiększa celność ataków. Najlepiej sprawdzają się tu samoloty, które mogą opadać powoli i wytrzymać przeciążenie przy poderwaniu. Mają tu na myśli o sławetnych samolotach Junkers U-88 i ich takim dosyć charakterystycznym dźwięku, który straszył ludzi, ale to już chyba tam nie będę na razie mówić, bo to nie jest takie super ciekawe chyba. Dobra, weźmiemy bezpośrednie wsparcie z powietrza. Bliska współpraca pilotów z samolotów wsparcia z naziemnymi obserwatorami umożliwia precyzyjne wykorzystanie siły ognia lotnictwa. I tak jak tutaj ogólnie jest to mówione, Niemcy bardzo starali się, by wykorzystać coś takiego jak połączone siły i ich możliwości na szybkie reagowanie do danego celu, na jakąś daną sytuację. Czyli nie jak Anglicy i Francuzi, którzy starali się po prostu mieć jak najbardziej rozczłonkowane oddziały wszystkie i wszystkie po prostu oddziały pancerne i lotnicze były, że miałyby być w każdym miejscu, a Niemcy bardziej stosowali strategię taką jak skoncentrowanie wszystkich swoich sił na jednym tylko miejscu i wykorzystanie całych swoich sił do tego miejsca, by jak najbardziej skruszyć przeciwnika i po prostu przełamać się w tamtym miejscu i zaatakować po prostu. Widzę, że jednak ten kurde, tak jak mówiłem, ten atak przez tą rzekę jest strasznie kosztowny. Ale chcę kurczę w końcu przeatakować tą linię i zdobyć tutaj to i odpocząć po tym ataku tymi jednostkami, by odzyskały wszystkie potrzebne nam potrzebne siły, by nie miały później problemów. Dobra, jeszcze dołóżmy tutaj saperów do tych czołgów średnich. Dobra, myślę, że chyba na tym skończymy odcinek. Trzymajcie się, hej, na razie.